więcej dzieje się w Skibidi Toilet. Słuchajcie, mamy kolejny przeciek, tym razem filmowy. Zapraszam Was bardzo serdecznie do wspólnej e, sprawdzenia tego przecieku. Także zostawcie lajka, Będzie mi naprawdę bardzo miło, subskrybujcie kanał. No i lecimy, słuchajcie. Moi drodzy, odcinek jeszcze wam powiem, że prawdopodobnie pojawi się. <grym> Obstawiam, że dzisiaj na Dran... Następny dzień nad ranem, prawdopodobnie, czyli czwartek, run godzinach porannych, jak zwykle bywa, prawdopodobnie będzie odcinek, bo tych przecieków mamy już coraz więcej. Ja sam, bo powiedział, że tych przecieków, że, że 4 dni potrzebuje na odcinek. No ale dobra, my sobie tu obejrzyjmy to z dźwiękiem. Nagrał ten odcinek Strider. Więc zaraz jestem ciekaw co my tu dostaniemy myślę, że to, to był Discord chyba Max Diego i boom tam wbił i pokazał właśnie ten filmik tutaj, który widzicie. Zresztą nie będziemy przedstawiać, czyli wychodzi na to, że obejrzyjmy go pierwsza. No, czyli to, to nie było jakieś mega długie. Wychodzi na to, że będziemy mieli. Yy... Kontynuację tego, co się działo, końcówki parta pierwszego. Jak wiecie, w parcie pierwszym tutaj się wyświetla: był ten Rambo toaleta, który mówił: Let's go! Więc prawdopodobnie będziemy dalej mieli kontynuację tego. Tutaj, jak widzicie, tutaj na załączonym obrazku, zaczynają atakować inne ich astrotoalety. Co ciekawe, jak zauważycie, to DJ Toilet jest bez swojej czapeczki dość specyficzne. Natomiast następuje kolejny atak Astro, tym razem znowu przylatują X-Wingi. No i prawdopodobnie właśnie będziemy widzieć tamtego tego, Skibidi Toaletę z przecieków tych zdjęciowych. I prawdopodobnie to on będzie takim wyjątkowym i specjalną jednostką, która będzie w stanie... która będzie na pewno mocnym przeciwnikiem w, w tym odcinku, no bo ma tu jakieś takie... to jest chyba rekin czy coś, jakieś takie rysunki, malowidła. No i on jest taki dość zdziwiony, więc chyba wygląda na to, że on się zdziwi, że kamery i Skibidi Toilet razem współpracują. Przynajmniej tak mi się wydaje, że, że raczej przez to jest zdziwiony. Natomiast tu jest bardzo jeszcze istotna rzecz, mianowicie ta osoba, bo wszyscy myśleliśmy, że to prawdopodobnie będzie. Plunger, wydaje się, że to nie jest Plunger, zresztą bo mówił przy pytaniu o Camera Woman, że ona jest teraz singielką, więc to raczej potwierdza to, że Plunger zginął i to nie jest Plunger. To będzie jakaś nowa postać, która jest bardzo podobna do Plungera i prawdopodobnie będzie pełniła jego, jego oczywiście, mm, jego rolę. Natomiast być może, być może jest to jakiś inny Camera, no, no i tyle, no, no niestety tego nie wiemy. Wygląda bardzo podobnie do Plungera, ale wydaje się, że to po prostu będzie ktoś inny. Kto? Tego dowiemy się pewnie w tym przecieku, w tym odcinku, parcie drugim. No, ale jeszcze jeden jest przeciek, który warto, nad którym by się warto zastanowić. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, którą przeoczyliśmy, a która prawdopodobnie dotyczy tego pana. I teraz tak, wy trafnie zauważyliście, że jeżeli chodzi o soczewkę tutaj, którą ma ten kamera, to ta soczewka bardzo jej przypomina kształtem tytana, camera, e, tytana kamery dobrze mówię, natomiast e, wygląda na to, że to jest czerwony large kamera prawdopodobnie, bo zobaczcie sobie tu końcówkę tego stroju i ona wygląda, to jest czerwony kolor, więc mamy być może to jest ten gościu którego widzieliśmy tutaj na załączonym obrazku, czyli ten larcz, który był na tym wózku inwalidzkim. Pytanie, czy rzeczywiście tak jest? Szczerze nie wiem. A i w ogóle, wiecie, co jest naj, najdziwniejsze? To to, że na tym stoliku, który tu widzicie, nie wiem czemu, ale jest mikrofalówka. I jak myślicie, czemu na stoliku, w którym jest, nie wiem, miejscem laboratoryjnym, to znaczy, tu naprawiają kamery, tu robią doświadczenia i jest jakby mikrofala. Moim zdaniem to jest przeciek dotyczący nowej rasy i tym tą nową rasą będzie, być może ta nowa rasa będzie coś w ten, w ten deseń wyglądała i to nawet jest całkiem prawdopodobne, bo jak sobie porównacie wygląd te, tej postaci z odcinka, gdzie zobaczyliśmy, gdzie był TV Daddy, to prawdopodobnie one są podobne. Więc, jakbyśmy się przyjrzeli temu, to ta postać, którą tu widzicie, ona jest bardzo podobna właśnie do tego, co stoi na tym stoliku tutaj. Właśnie przeglądając teraz, teraz dosłownie przeglądając to, żeby sprawdzić, właśnie naszego czerwonego ladża, natrafiłem na to i to jest trochę dziwne, bo zobaczcie, tu są panele medyczne. Wszędzie. Prawda tu jest nawet aparat jakby wrzucony w ten. I tu nagle jest coś takiego, nie jakaś mikrofala, czy bóg wie, co to jest. No, także to jest dość ciekawe, prawda? Że, że coś takiego dostaliśmy. Natomiast yy, prawdopodobnie, słuchajcie, ten larcz, chociaż widzicie, że tu ma zaokrąglony ten, yy, ten, yy, tą soczewkę, nie? Natomiast tu na przecieku jest ona jakiś dziwny kształtów. No nie wiem. Zastanawiam się, e, czy, czy rzeczywiście to będzie, to będzie large. Czy być może jakiś mini, ty, mini Tytan albo coś takiego. No nie wiem, ciężko powiedzieć. Do, dowiemy się dopiero potem. Być może to jest ulepszony po prostu i już, już wyleczony ten large, large czerwony, którego widzieliśmy tutaj. No bo kolorystycznie, jakby ma to samo, nie? ten garniak jest też czerwony, więc być może to jest on. Tego niestety do końca nie wiemy, i tak naprawdę, no widzicie, to mnie, to mnie totalnie zastanawia z tym, że, że tu jest tak postawione, niby nie wiem po co, coś takiego, nie? I to jest bardzo podobne do tego. Gościa, którego mamy z tych przecieków, więc być może to będzie nie PC-Men, a będzie mikrofalamen. Mikrofale już widzieliśmy, faceta, mikrofale, chociaż nie wiem, czy mikrofala by pasowała do końca. Raczej PC bardziej pa pasuje do tej tematyki, nie? No ale być może, być może rzeczywiście jest tak, jak mówię. Swoją drogą, no ten nowy przeciek. Ten nowy przeciek to taki, dużo nie dostajemy wiadomości, wiemy tylko jak będzie się wyglądał początek Skibidi Toilet, czyli po prostu kontynuujemy to, co się działo w końcówce części pierwszej. Znowu następuje atak Astro, przylatuje jakiś Astro, tam szef ich, taki mini szef, mini dowódca. Widzi te, to, że współpracują ze sobą kamery i Skibidi Toilet, no i się dziwi, Pewnie poznamy nowe, już ulepszone kamery, co jest mega fajne. Tylko pytanie, czy te kamery. Bo wiecie, ważne, żeby miały jakąś ochronę przed astro i jakąś lepszą broń, która więcej obrażeń by im zadawała, no nie musiałaby od razu ich niszczyć, ale żeby od razu te, ten, te obrażenia były zadawane. No, jak widzicie, tutaj jest walka na całego. Z tego co widzę, tutaj mamy też pająka. To dziwnie wygląda. W ogóle, bo to jest SWAT, to jest policyjny, prawda? To jest policyjny z KBD, a tu nadlatuje jak inny. Tu, patrzcie, a to jest Astro Toaleta, on się bije z tym. Dobra, to o to chodzi. E, więc to, tak to wygląda. E, zastanawiam się, co się wydarzy dokładnie jeszcze. Tego nie wiemy, ale jak będą przecieki więcej, to oczywiście zrobię film.